Skąd się bierze woda w dekoderze, albo skąd się bierze w ogóle woda w kablu koncentrycznym? Czy można połączyć stary biały kabel na dachu z nowym czarnym kablem, czy jednak trzeba wymienić ten kabel w całości? No i co w tym przypadku z reklamacją, jeżeli w takim połączeniu pojawi się w krótkim czasie korozja? Woda ta mieszka? No, woda jest w kabel. Gdzie się skabel otwarty albo przerwany na górze i woda po prostu będzie panu lecieć aż do dekodera. I dekoder się tutaj cały skorodował, całe to wejście jest skorodowane. Także to wejście nie będzie działać, prawdopodobnie ten dekoder trzeba będzie wymienić. Raz było, raz nie było. Tak. Może jak był deszcz to nie było, bo tak było. Co jest z tym kablem? Woda w instalacji może dostać się na kilka sposobów. Między innymi przez stare, zmurszałe, spękane okablowanie, które wygląda jakby miało zrzucać skórę przed okresem godowym. Okablowanie gdzieś w części dachowej na przykład posiada drobne pęknięcie i woda, wilgoć przez długi czas wnika i penetruje w głąb pacjenta. Korozja zawsze wyjdzie w najbliższym połączeniu, w tym przypadku na wzmacniaczu, powodując przy okazji jego uszkodzenie. Czasami zauważyć można zewnętrzne próby ratowania takiego zmurszałego kabla, niestety zazwyczaj nie przynosi to żadnej korzyści, ponieważ wilgoć jest już wewnątrz kabla. Owijanie go czymkolwiek nic nie daje. Zdarzyć się też może rozszczelnienie konwertera, wtedy woda dostaje się bezpośrednio do konwertera, do okablowania od razu przy jego złączu. Pierwszy z dwóch omawianych przypadków to jest zgłoszenie braku sygnału. Wtyk kompresyjny F kompletnie zaśniedziały, skorodowany, gorąca żyła jest urwana. Pod dekoderem można zauważyć mokre ślady, widać, że woda musiała się dość długo wylewać przez jego obudowę. Złączek totalnie skorodowało, na ekranie telewizora klientka zgłaszała komunikat, zwarcie lub brak sygnału. Po ucięciu skorodowanego kompresa kabel na pierwszy rzut oka nie wygląda źle. Gorąca żyła ładnie się błyszczy, oplot również. Przeprowadzimy sobie tutaj pewien eksperyment wodny. Na część dachową prowadzi drabina przytwierdzona do ściany budynku. Instalacja jest już stara, ma kilkanaście lat, dach jest skośny, a okablowanie rzucone jest tak po prostu luzem na dachówkach. W miejscu, gdzie kabel przechodzi nad kalnicą jest pęknięcie. To najczęściej pęka, bo to pracuje i te pęknięcia zazwyczaj się tutaj pojawiają. Prawdopodobnie właśnie tędy wilgoć przez długi okres wnikała wewnątrz okablowania. Dekoder steruje konwerterem i w okablowaniu jest cały czas niski prąd podczas pracy dekodera. Zauważyłem, że prawdopodobnie towarzyszy temu pewne zjawisko i zdecydowanie obecność prądu w kablu przyspiesza proces korozji złącz, jeżeli w kablu jest wilgoć. U sąsiada również widać spękanie na kablu. Oczywiście przy próbie wymiany konwertera albo anteny satelitarnej kabel spęka jeszcze bardziej, więc nie dotykam, przekazuję tylko dokumentację sąsiadowi. Eksperyment polega na tym, że uciąłem skorodowane złącze kompresyjne, obrałem kabel, tak jak zawsze, zacisnąłem nowy kompres. Zakładamy beczkę i sztukujemy kawałek czarnego kabla zakończonego dwoma kompresami. Tak skompletowaną całość podłączamy ze sobą i wsadzamy do złącza dekodera i wracamy za jakiś czas. Ten eksperyment, moi drodzy, specjalnie został przeprowadzony wewnątrz, w mieszkaniu tej klientki. Tam był taki okres między świętami, i mogłem sobie na to pozwolić. Klientka wyjechała na tydzień, i po tygodniu do mnie zadzwoniła, że już telewizja nie działa. Wystarczył tydzień czasu, żeby kabel, czyli beczka, pokryła się korozją. Nowy kabel, który założyliśmy czarny, również pokrył się korozją z dwóch stron. Także to nie jest tak, że zakładamy kabel czarny i mamy święty spokój. Jeżeli w kablu tym starym, akurat białym, jest wilgoć, jest woda, której nie widać normalnie, bo ta woda najczęściej wychodzi w najniższym punkcie instalacji, w tym przypadku z góry na dół, praw fizyki znowu nie oszukamy, to łącząc ten kabel jakkolwiek, czymkolwiek, zabezpieczając milionem taśm izolacyjnych, nie wiem, możecie, możecie to wsadzić, w, nie wiem, w gumową rękawiczkę, korozja i tak wyjdzie w najbliższym połączeniu. Czy to będzie beczka, czy to będzie jakiś wzmacniacz, czy to będzie dekoder, ta korozja zawsze, moi drodzy, wyjdzie. Nie ma na to siły, bo jeżeli utniecie, założycie nową końcówkę kompresyjną, super beczkę PCT, to to i tak skoroduje. I to jest to, do tego się odnoszę, do tych komentarzy, które były pod filmem reklamacja, gdzie ja klientowi wytłumaczyłem, proszę pana, ten kabel jest zawodniały, jak to się mówi, jest światowód w kablu. I niestety ja to mogę panu połączyć, ale to nie wytrzyma długo. Ta korozja wyjdzie. Łączy się to, ale niestety nie daje się na to klientowi gwarancji. I w tym przypadku u klientki wymieniliśmy okablowanie w całości na czarne, żelowane zewnętrzne. Kabel został troszeczkę inaczej, w inny sposób, sposób przeprowadzony. To już szczegóły wam nie zdradzę tym razem. Natomiast to jest jedyny sposób, to wyszło 30-35 metrów kabla, to jest jedyny sposób. Żeby tą instalację poprawić. Chciałem się odnieść jeszcze do drugiego przypadku. To jest moja reklamacja. Instalacja została wykonana dwa lata temu. No I oczywiście telefon zadzwonił też, że brak sygnału. Rozkręciłem słuchajcie, wszystkie połączenia kablowe, które były łączone na zewnątrz. Wszystkie po kolei rozkręcałem, i skorodowane złącze było tylko jedno. Było te. Które, gdzie kabel leżał otwarty, nie był w ogóle zabezpieczony na dachu. Kabel po prostu w naszej branży to się mówi, że naciągnął wilgoci do środka, i jak to jest w miarę szybko zauważone i szybko się tego odcinka z chorego pozbędziemy, to jest duża szansa na to, że to się da uratować. Ale jeżeli to tak leży, leży, leży przez miesiąc, dwa miesiące i ta woda sobie tak tam kapie i sobie ten kabel ją podciąga, Korozja wyjdzie zawsze. Klient oczywiście był uprzedzony. Ja wykonuję zawsze zdjęcia na swoich instalacjach, ja do tego tematu wróciłem, pokazałem mu maila, że było to uzgadniane, było, to, było o tym wspominane. I tu jak gdyby reklamacja nie została uznana, ponieważ to było wcześniej wcześniej było o tym mówione. wam takie różne montaże, różne zlecenia, gdzie widać, że ktoś naprawdę się przyłożył i ktoś naprawdę. Porządnie zabezpieczył na dachu połączenia kablowe, użył super złącz kompresyjnych, użył super beczek PCT jakiś dał taśmę samowilkę czy dał jakiś tam. No nie wiadomo co, tak? Zasmołował to i tak dalej. Jeżeli w kablu jest woda, jest wilgoć, a wy o tym nie wiecie, korozja wyjdzie i tak. W tym przypadku mamy kabel RG11 to jest troszkę grubszy kabel niż jesteśmy zwykle do takich kabli przyzwyczajeni. Został obcięty około 1 metra tej części, która była skorodowana i założony został nowy kompres. Jak to długo wytrzyma? Nie wiadomo, korozja moim zdaniem zapewne pojawi się na połączeniu za jakiś czas. Kolejny przypadek to jest na budynku zbiorowego zamieszkania. Instalacja ma ponad 10 lat, okablowanie jest białe. Nie tylko w domach jednorodzinnych zakładane są białe kable, w takich miejscach jak to też. Jak to wszystko długo jeszcze wytrzyma, czas pokaże. Skrzynka ma już wykwitę korozji. Niestety, tak jak widzicie, warunki pracy tych urządzeń, które są w tej skrzynce, są bardzo niekomfortowe. Tak to instalację ktoś kiedyś odebrał, więc nie pytajcie mnie, jak to to był. Ktoś to po prostu wcześniej odebrał. Kolejny nietypowy sposób łączenia dwóch białych kabli na dachu. W obu przypadkach niestety musiałem te kable na odcinku dachowym powymieniać na czarny żel. Instalacja działa już drugą zimę. Zobaczymy, kiedy telefon zadzwoni z reklamacją pod tytułem Pan mi to robił, nie mam sygnału. Kolejna stara instalacja korozja na złączach zwrotnicy. Pozdrawiamy pana Waldka, szkoda, że już pan tych zwrotnic nie produkuje. Kable nie są spękane, akurat w tej instalacji w miarę dobrze się trzymają, natomiast wilgoć prawdopodobnie weszła przy samych symetratorach. Anteny są wyżej niż zwrotnica, wszystko gromadzi się we zwrotnicy. I ostatni przypadek wymienione okablowanie w części dachowej. Założony został rozgałęźnik zewnętrzny w takiej obudowie z plastiku. Przedzmacniacz tej instalacji został uszkodzony. Po rozkręceniu kabla widać korozję na przedzmacniaczu i również na kablu, czyli prawdopodobnie wilgoć czy też jakaś część wody musiała w ten przedzmacniacz wniknąć. Rozgałęźnik leżał tak po prostu na dachu bez kompletnie żadnego zabezpieczenia. Dodatkowo był tam jakiś pęk kabli niepotrzebnych. Odcisnęło się to wszystko nawet na papierze. A w kolejnym odcinku pojedziemy do jednego z was. Praca będzie w bardzo niekorzystnych zimowych warunkach, w ujemnej temperaturze. Tu masz zobaczyć zdrowe kable, w środku po prostu były. Całe szczęście, że tak z pół metra w środku było. No i to też jest do wymiany, nie? Będziemy zajmować się przeróbką multi-switcha. Pozbędziemy się starego uszkodzonego multi i założymy konwerter kład. Minuta na dachu leżenia 100 zł. On tutaj wygrzany jest, swoje, swoje napracował już miałem... tu, tu jest ze śremu 37 decybeli, pasywnie Mer 22, ber do 2. To jest tragedia, powiem ci